Dzień dobry wszystkim. Tutaj Sławek Serafin, gram.pl. Dziś pokażemy wam, jak walczy się w Guild Wars 2. Ja i tutaj Kaiser, mój guardian wojownik. Znaczy, guardian wojownik to jest inna klasa. Dobrze. Już w pierwszym filmiku pokazywałem, jak wygląda walka, ale teraz przyjrzymy się troszeczkę dokładnie, jak wygląda sprawa z różnymi broniami, jak wygląda sprawa z umiejętnościami, jak to wszystko wygląda, żeby po prostu pokazać, jak się bije w Guild Wars 2, ponieważ ta gra troszeczkę inaczej podchodzi do całego problemu zabijania przeciwników niż większość innych gier MMORPG. I przejdźmy może do rzeczy, przenieśmy się w jakieś miejsce, gdzie na pewno spotkamy kogoś, kto będzie wdzięcznym celem naszej demonstracji. Proszę bardzo, nietoperze. Nietoperze, wiadomo, groźne są. I teraz tak, mam miecz. Mam w prawej ręce miecz, to są trzy ataki miecza. W lewej ręce mam pochodnie, to są dwa ataki pochodni. Mogę zmienić ten zestaw, ale na razie pokażę wam, jak walczy się mieczem. Miecz, każda broń w walce wręcz ma jeden podstawowy autoatak. Zwykle jest, składa się on z trzech ataków kolejnych. Pierwszy, drugi, proszę bardzo, trzeci. Postać sama atakuje i o, widzicie, pierwszy, drugi, trzeci, taka fala. Bronie strzelające zasięgowo nie mają tego typu funkcjonalności. W sensie mają tylko jeden zwykły podstawowy atak. Dobrze. Teraz dwójka. Czyli teleport z oślepieniem i dalej już autoataki. Oślepienie daje to, że przeciwnik przez kilka sekund nie może mnie normalnie atakować. O, coś znalazłem. Super. Dobrze, to następny warg. Teraz wykorzystamy na nim trzecią umiejętność miecza, czyli obronę. Świętą obronę. Ona co prawda broni głównie przed atakami zasięgowymi i to całkiem nieźle, ponieważ działa też na odległość, ale z bliska też można ją zaatakować. Bardzo fajne do atakowania. Dobrze, teraz pochodnia, moja ulubiona. Pierwsza jej umiejętność to jest najpierw podpalenie siebie, a potem ciśnięcie tego ognia w przeciwnika. I teraz doskoczmy i dobijmy dziada. To jest super sprawa. To podpalenie, jeżeli przeciwnicy jacyś się z nami stykają, to oni też się zapalą. A ciśnięcie ognia jest tylko w jednego przeciwnika, ale zadaje mu całkiem sporo obrażenia. O, proszę, tu mamy centaura i wykorzystamy na nim drugą umiejętność pochodni, najfajniejszą, czyli ogień. Ogień nie jest ognisty w takim sensie, prawda, nie jest żółty, jak to płomienie, choć widać tutaj podpalony centaur przeze mnie pali się już na żółto, ale on jest taki biały, ponieważ on ma dwie różne funkcje. Pierwsza to jest oczywiście podpalenie wrogów, ale jeżeli skieruję go na moich towarzyszy, to on będzie ich leczył. Ciekawe, prawda? Właśnie. A teraz spróbujmy drugi zestaw broni. Miecz dwuręczny. Ta-da! Dobrze. Jego podstawowy atak też ma trzy fazy. Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza, druga, trzecia. Nic specjalnego. Drugie uderzenie to jest stworzenie znaku, który uszkadza przeciwników i daje mojej postaci coś takiego, co się nazywa retaliation, czyli z braku lepszego określenia odbijanie obrażeń zadawanych przez wrogów. Bardzo sympatyczny, bardzo przydatny. Zwłaszcza jeżeli walczy się z większą grupą, wtedy im się odbijają te ataki i oni dostają w berecik. A my nie musimy nic zrobić. Dobrze, poszukajmy jeszcze kogoś. Tu jest obóz centaurów. Na pewno będzie tutaj jakaś duszyczka biedna, którą można będzie zdemolować. A, zacznijmy może od bramy. I proszę bardzo, strzelający centaur. Wykorzystamy na nim czwarty atak, czyli skok wiary. Doskok, oślepienie.
I autoataki dalej. Jeszcze. Walimy jeszcze ten znak. No. Dobrze. Poszukajmy jeszcze jednego centaura. O, dobrze jest. Teraz trzecia umiejętność to jest najbardziej fajna, najfajniejsza chyba umiejętność miecza, zwłaszcza dwuręcznego, zwłaszcza w walce z większą ilością przeciwników. Wiernik! Ciach, ciach, ciach. Im jest więcej wrogów, tym... tym lepiej. A o to, by było więcej wrogów, można zadbać umiejętnością numer 5. Za chwilę pokażę, tylko znajdę tą większą ilość wrogów, bo to tak będę na jednym centaurze pokazywał. O, dobrze, weźmiemy tego. Chodź, misiu. Dobrze, zamachniemy się na niego. I znajdźmy jeszcze kogoś. Jest, dobrze, to jest drugi. Mamy dwa taury i teraz piątka. Zrzucam łańcuchy i ściągam ich do siebie. Nie było tego za dobrze widać, ale te łańcuchy pozwalają ściągnąć. O, teraz widzicie? Ataki mieczem podstawowe atakują, zadają obrażenia kilku przeciwnikom, nie tylko jednemu. To też jest przewaga broni do walki wręcz, że atakuje się od razu wszystkich przeciwników w zasięgu. No, tak jakby to było naprawdę, prawda? Jak macha się takim wielkim żelazem, to się od razu bije kilku gości. Dobrze, ale postacie tutaj mają po kilka różnych rodzajów broni. I są to bronie naprawdę bardzo różne. Wydawałoby się, że taki rycerz, warrior, co to jest? To ma tylko miecze, topory, tarcze i tak dalej. Nie, nieprawda. Ma też bronie do walki zasięgowej. Tak, i zaraz tutaj wam nie pokażę, tylko je wyekwipuję sobie postać w nie. Dwuręczny kostur jest głównie do ataków obszarowych. Może umieścić symbol, który nie tylko rani wrogów, ale też przyspiesza graczy sojuszniczych, którzy są w jego zasięgu. Może też wystrzelić taką świetlistą kulę, która rani wrogów, ale jeżeli trafi przyjaciół, to, co ciekawe, uleczy ich. Zabawne, prawda? Gin wargu. Może teraz może zabijmy. Są świetliki, ale ja na nie mówię komary. Ten kostur ma jeszcze jedną funkcjonalność. Bardzo dobrą w walkach grupowych. Mianowicie tworzy linię, przez którą nikt, żaden przeciwnik nie może przejść. Jest bardzo przydatny do odcinania na przykład, no nie wiem, jakiegoś przejścia wąskiego czy czegoś takiego. O, a tutaj widzieliście unik. Uniki to też jest super sprawa w Guild Wars. Bardzo przydatna, ponieważ unik pozwala, jak sama nazwa wskazuje, uniknąć wszelkich ataków, które są kierowane w postać akurat w momencie, kiedy się fikołkuje. Dobrze. To jeżeli chodzi o kostur, który ma jeszcze jeden atak, ale to jest tak naprawdę tylko funkcja pozwalająca zebrać moc. I następny atak jest o wiele mocniejszy. Ale już to, z kosturem sobie damy spokój. Teraz różdżka. Różdżka jest typową bronią zasięgową, wykorzystywaną jako broń jednoręczna. Proszę bardzo, pijemy tutaj. Jako broń jednoręczna, czyli w drugiej ręce mam tą moją pochodnię, którą miałem razem z mieczem. No, podstawowe ataki, jak już mówiłem, atakuję jednego przeciwnika tylko, jak przy każdej broni zasięgowej, prawie każdej, i nie mają żadnej sekwencji. Czyli cały czas to jest jeden, taki sam atak.
A to, co różdżka ma pod dwójką i trójką, to jest coś w rodzaju takiego combo. Czyli pod trójką mogę unieruchomić przeciwnika i sprawić, by był bardziej wrażliwy na kolejne ataki. A tutaj jest obszarowy czar, który uderza wrogów w danej lokacji kilkakrotnie. I właśnie to się ładnie łączy, ponieważ najpierw unieruchamiamy wroga, a potem bijemy go właśnie tym czarem. O, i proszę bardzo. Tak wygląda walka na lądzie, ale jeszcze walczy się pod wodą, proszę Państwa. I zaraz to zrobimy. Oczywiście nie będę walczył pod wodą za pomocą pochodni i tej różdżki, którą tutaj mam, nie? O, ej, nie topierzu, zostaw mnie. Pod wodą każda z postaci ma inny zestaw specjalnych broni. Na przykład ja tutaj mam harpun. Już nie będę się dawał w szczegóły jego specjalnych ciosów, gdzie można. On jest, to jest broń zasięgowa, ale ma też kilka specjalnych ciosów, które atakują z bliska. Na przykład to taki uderzenie wszystkich dookoła, czy kilkukrotne dźgnięcie. Oj, nie trafiłem. No, pod wodą jest bardzo łatwo nie trafić przeciwników. Jest coś skaszenionego. Jeszcze można postawić barierę i odskoczyć od przeciwników. Ewentualnie przyciągnąć do siebie przeciwnika i falnąć go. Każda klasa postaci ma inne rodzaje podwodnych broni dostępnych, choć zwykle nie jest ich za dużo. Są różne harpuny, właśnie takie włócznie jak ta i tym podobne. Jak widzicie, jest z kim walczyć pod wodą. Są trytony, ryby, barakudy, rekiny, no... Przedziwne, przedziwne stwory. Dobrze. To tak wygląda walka. Jak jeszcze zauważyliście, prawdopodobnie, to nie jest tak, że ja się muszę namierzyć na jakiś cel i go atakować. Większość autoataków po prostu działa. O, po prostu działa na najbliższego przeciwnika, ale może da się nacelować, ale przy broni wręcz walczącej autoataki po prostu przed nami lądują. Nie trzeba wcale celować. Nie trzeba celować we wroga i no, nie trzeba się namierzać jak w innych grach MMO, by po prostu walczyć. Tutaj namierzanie jest zbędne. Po prostu podchodzi się i wali się wszystkim, co się ma. Trochę z tego wynika chaosu, oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest tak bardziej dynamicznie, bardziej znacznościowo, bardziej emocjonująco, kiedy trzeba celować jednak samemu, troszeczkę jak w grze akcji, choć to nie jest gra akcji, umówmy się, ale odrobinę takiego takiego zdynamizowania wcale nie zaszkodziło. Tutaj, skoro już tu jestem, to sobie wydobędę troszeczkę żelaza. Wiem, to nie jest temat tego wideo, ale trzeba przepuścić. Dobrze, co jeszcze wam chciałem pokazać? Chciałem pokazać oprócz walki umiejętności. Jak wyglądają umiejętności postaci, ale zrobię to w jakimś bardziej bezpiecznym miejscu, na przykład w stolicy Divinity's Reach. Już się na nie przenosimy. Jak wygląda kwestia umiejętności? Ponieważ te wszystkie bronie, które widzieliśmy, to są, one mają wszystkie podstawowe ataki same z siebie. One nic nie kosztują gracza wykonywania, one mają tylko pewien okres odnowienia i można nimi uderzać, spamować ile się chce i je się dostaje po prostu korzystając z broni. Każdy zabity przeciwnik to każde kolejne okienko ładujące się powoli aż do wszystkich dostępnych. Ale każda z postaci ma też drugą część paska umiejętności, to po prawej. No i tutaj już troszeczkę inaczej to wygląda, ponieważ są to umiejętności, które odblokowujemy sami. I te umiejętności podzielone są na kilka kategorii.
pierwsza kategoria, zawsze pod klawiszem 6, to jest umiejętność lecząca. Każda z postaci ma 4 różne umiejętności leczące. Różne, naprawdę różne. Na przykład Guardian ma jedną leczącą, pierwszą leczącą, taką, która pozwala mu zablokować obrażenia przez 2 sekundy w czasie, gdy się leczy. To jest super, kiedy atakujecie więcej przeciwników. Druga większe leczenie daje i dodatkowo zdejmuje z postaci jeden negatywny efekt, na przykład podpalenie, okulawienie, truciznę, raz na 10 sekund. To jest fajne. Ta z kolei umiejętność leczy nie tylko postać, ale też sojuszników, a ta po prostu leczy. Nic innego nie daje, ale za to ma dużo leczenia i bardzo krótki cooldown, tylko 30 sekund, więc można się leczyć o wiele częściej. Wybiera się te umiejętności zależnie od sytuacji, zależnie od tego, gdzie się gra, czy się gra samemu, czy się gra w drużynie, jakiego wroga można napotkać. Wybiera się to. Tu są umiejętności tak zwane użytkowe. Mamy na nie 3 sloty pod 7, 8 i 9 na klawiaturze i można sobie do nich przyporządkować dowolną z odkrytych umiejętności, jaką się chce. Te umiejętności wykupuje się za tak zwane punkty umiejętności. Tutaj mam jeden, którego nie wydałem, mógłbym wykupić którąś z tych, ale nie potrzebuję, ponieważ musiałem wykupić 5 tych, by uzyskać dostęp do tych i 5 z tych, by uzyskać dostęp do tych. No widać, to na razie tylko jedną wykupiłem. No on są drogie, 6 punktów, a zdobywa się po jednym punkcie tylko na poziom i w większości map jest jeszcze kilka, zwykle 5 lokacji, w których można wykonać jakąś akcję, pokonać jakiegoś przeciwnika lub też połączyć się ze źródłem mocy i wtedy dostaje się dodatkowy punkt umiejętności, więc teoretycznie zdobywa się szybciej te zdolności, niż by to wynikało z awansowania na poziomy, ale i tak zawsze tych punktów jest za mało. I teraz można sobie dowolnie zmieniać garnitur tych umiejętności, przestawiać większość umiejętności Guardiana, którego teraz pokazujemy, to są różnego rodzaju sygnety, które mają pasywne efekty i aktywne przy aktywacji, a także różnego rodzaju okrzyki, które zwykle dają jakieś efekty dodatkowe także dla sojuszników, na przykład, no nie wiem, okrzyk retreat, czyli ucieczka, pozwala szybciej biegać o 33% przez 20 sekund wszystkim w okolicy, znaczy wszystkim, 5 najbliższym sojusznikom i dodatkowo daje im tarczę, która blokuje jeden następny atak. No to pozwala akurat zwiać wszystkim. To się bardzo przydaje w grach World versus World versus World, gdy trzeba szybko się wycofać przed atakującym przeciwnikiem. Każda z postaci ma także jedną umiejętność elitarną. Umiejętności elitarne dostępne są dopiero od 30 poziomu i są fajne. Tak myślę, bo dopiero niedawno wszedłem na ten 30 poziom, dopiero niedawno odblokowałem te umiejętności, ale tutaj można na przykład zmienić w żniwiarza Grenza Boga. Nie pamiętam czego, ale ten żniwiarz wygląda bardzo strasznie. Tak wygląda. Jestem teraz żniwiarzem i robię wielkie kuku wszystkim w okolicy. Tylko akurat jestem w mieście, więc nie będę mógł nikogo zranić. No, ale nie szkodzi. Ale to też jeszcze nie jest koniec. Umiejętności elitarne to nie jest koniec, ponieważ postacie mają jeszcze coś takiego jak cechy. Cechy, czyli każda z klas postaci ma 5 takich pól, w których się może specjalizować. Ja wybrałem dla mojego gwardzisty waleczność i honor, które odpowiednio zwiększają wytrzymałość na ciosy, a także żywotność. I tutaj wydaje się punkty od 10 poziomu po jednym na poziom. Jak widać, mam 30 poziom, wydałem tu 20 punktów, tu mam jeszcze jeden, który mogę wydać. Mógłbym wydać na którąś z tych tutaj cech, ale wolę się przeszkolić, tak by móc korzystać z mistrzowskich tutaj umiejętności. A
cechy to są efekty pasywne. Przy wydaniu 5 punktów otrzymujemy jeden ustalony z góry efekt pasywny, a przy każdych 10 wydanych mamy efekt pasywny, który możemy wybrać z kilku. Tutaj mamy 6 różnych i każdy daje inny efekt pasywny dla naszej postaci, więc można sobie je wybrać wedle uznania, wedle potrzeby, ponieważ inne efekty przydają się, gdy biega się samemu, a inne efekty przydają się, gdy biega się z kolegami lub walczy w World versus World versus World. I to było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o rozwijanie postaci, o jej umiejętności walki. O, proszę bardzo, mogę korzystać z pod wodą z trójzębu, ale jeszcze z niego nie korzystałem i dlatego jest nierozwinięty. Tak, to już chyba by było na tyle, tak mi się wydaje. Ktoś farkę, pokazaliśmy jak wyglądają umiejętności i rozwijanie postaci. Jeszcze można zobaczyć jak wygląda sama postać, jak wyglądają jej atrybuty, które rosną z poziomu na poziom oraz są zwiększane przez przedmioty i są skalowane. Więc jeżeli w tym momencie mam mój 31 poziom i wszystko jest na 31 poziomie, ale gdybym przeniósł się do lokacji jakiejś dla niższych poziomów graczy, startowej na przykład któryś z raz, to mój poziom zostanie dostosowany automatycznie do poziomu danej lokacji, czyli obniżony w dół. I wszystkie te statystyki będą niższe, prawda? To zabawne, ale efekty przedmiotów pozostaną takie same, więc teoretycznie będę na takim samym poziomie jak ci gracze słabsi ode mnie, ale w praktyce będę od nich dużo silniejszy. I to by było na tyle. Ja i moja postać żegnamy się z Państwem. Dziękuję. Sławek Serafin, gram.pl, a to było Guild Wars 2.